Święty to znaczy czysty, proszę Państwa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W księdze Izajasza Jahwe Bóg mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. No to więc, o czym my tu mówimy? O czym? Radio Conchita, modlimy się. Linia Mysia. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O pokój na świecie i o pokój ludzkich serc, pod Twoją obronę damy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o ratowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Zawierzając Kościół przyzywamy, Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, sackom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg poskromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Matko radosnego oczekiwania, królowo pokoju, święty Archaniele Michale, o udzielenie błogosławieństwa apelowego prosimy arcybiskupa Wacława. Na codziennych drogach naszej polskiej rzeczywistości są bardzo dwie niebezpieczne ścieżki. Pierwsza może się nazywać mgłą niepewności jutra, a więc pewnej również fałszywej troski o jutro, pokładanej tylko w sobie. A druga ścieżka to jest fałszywa prywatna religijność. Wtedy każdy ma swoją prawdę, a Kościół jest oddalany na bok. Dlatego prośmy Maryję, Matkę spełnionego adwentu, zawierzenia Bogu we wszystkim, o pomoc na naszych drogach. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Transmisję modlitwy apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Bardzo gorąco pozdrawiamy przebywających pielgrzymów, jak i również ojców i braci Paulinów, stróżów jasnogórskiego sanktuarium. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
normy to za mało. Od nowego roku mają obowiązywać nowe normy zatrudniania pielęgniarek i położnych w szpitalach. Pracownicy służby zdrowia obawiają się, że nowe przepisy spowodują radykalny spadek liczby łóżek szpitalnych. Problem opisuje nasz dziennik. Ożywienie na rynku. Co dla polskiej gospodarki oznacza radykalny spadek bezrobocia? Jak zachęcić Polaków, którzy wyemigrowali za pracą na zachód, do powrotu? Rozmowa z minister rodziny Elżbietą Rafalską. Obrzęd wieczerzy wigilijnej. Jak poprowadzić modlitwę przy wigilijnym stole i czego nie może na nim zabraknąć? W naszym dzienniku specjalny dodatek Obrzęd wieczerzy wigilijnej. Zmiany w dostępie do prasy. Redakcja naszego dziennika informuje o punktach sprzedaży, w których można kupić nasz dziennik, i warunkach prenumeraty. Ewentualne problemy w dostępie to efekt perturbacji na rynku kolportażu prasy. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, już za chwilę w programie Radia Maryja nasz wieczorny czas, audycja dla małżonków i rodziców. My pragniemy także bardzo gorąco i serdecznie podziękować wszystkim naszym ofiarodawcom. Bardzo gorąco dziękujemy Państwu za ofiarowaną modlitwę, ofiarowane cierpienie, ale także za każdy dar serca, dzięki któremu istnieje Radio Maryja, Telewizja Trwam, te wszystkie dzieła nowej ewangelizacji. Do grona naszych ofiarodawców należą m.in. następujące osoby składające dary serca w parafii Baranowo koło Ostrołęki: Kazimiera Stolarczyk, Zofia Fong, Władysława Białczak, Weronika Kita, Jadwiga Kowalczyk, Zofia Orzoł, Wanda Myszkowska, Genowefa Kaczyńska oraz Helena Kuligowska. Oraz nasi ofiarodawcy z Sieradza, z parafii Wszystkich Świętych: Anna Łacina, Zdzisław Kulesza, Zofia Garbacińska, Janina Tomicz, Eugenia Jabłońska, Danuta Fulmańska, Lucyna Żontorłowicz, Regina Białczak, Władysława Fortuna, Alicja Gabryś, Adela Żerek, Michał Gorczyca, Danuta Bodzak, Zofia Królikowska, Henryka Ulpych, Pelagia Kalinowska, Barbara Zgórz, Irena Wyrąbska, Józef Górlicz, Danuta Cenin, Maria Klejnek oraz Janina Radkowska. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy o wszystkich naszych ofiarodawcach. Pamiętamy w naszej codziennej modlitwie, jak zawsze, do wszystkich Państwa, do całej rodziny Radia Maryja, kierujemy gorącą prośbę i apel, prosząc wszystkich Państwa o regularną i systematyczną pomoc. Bóg zapłać.